Witam, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na kolejnym live'ie OM System. Dzisiaj porozmawiamy o fotografii przyrodniczej. Ja nazywam się Przemek Jakubczyk i jestem trenerem OM System. Jestem też fotografem, jestem też, powiedziałbym, podróżnikiem. Dużo rzeczywiście czasu w podróży przez pewien okres życia spędzałem, więc troszeczkę doświadczenia na ten temat mam. Jest to forma też live'u, który będzie miał przebieg, mam nadzieję, Q&A. Będę odpowiadał na Państwa pytania, będę opowiadał też o najlepszych obiektywach do fotografii podróżniczej, najlepszych funkcjach, pokażę pewną prezentację. Jednak najbardziej rzeczywiście zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, żeby drążyć tematy, żeby wykorzystać moją obecność tutaj w pełni. Czekam na pytania dotyczące naszego sprzętu, dotyczące ustawień, dotyczących obiektywów, dotyczących korpusów, dotyczących konkretnych sytuacji zdjęciowych. Możecie je Państwo zostawiać w komentarzach, ja będę na nie po kolei odpowiadał. Ale żeby płynnie przejść do tego, do pytań, najpierw zacznijmy od prezentacji. Fotografia podróżnicza. Fotografia podróżnicza czym właściwie jest? Fotografia podróżnicza jest tak naprawdę połączeniem bardzo dużej ilości typów fotografii, bo jest, ponieważ jest trochę reportażem, trochę krajobrazem, trochę walką ze zdjęciami dynamicznymi, trochę portretem, a trochę detalem. Bo żeby przywieźć ciekawy materiał z podróży, żeby przywieźć ciekawe, fajne zdjęcia z dalekich bądź bliskich podróży, należy tak naprawdę dotknąć pięciu tych tematów, a nawet czasami jeszcze patrzeć na to szerzej. Więc nie ma możliwości zdefiniowania jednych konkretnych ustawień czy jednych konkretnych setupu sprzętowego do całej szerokiej fotografii podróżniczej, bo każdy z nas w czasie podróży skupia się na czymś innym. Dlatego najpierw zaczniemy troszeczkę od sprzętu, ponieważ sprzęt powinniśmy dobierać indywidualnie, powinniśmy dobierać do tego, gdzie podróżujemy, jak podróżujemy, jaki mamy cel zdjęciowy w przypadku naszych podróży. Dopasujmy też sprzęt do wyjazdu. Bardzo ważnym aspektem podróżowania takiego świadomego i fotografowania w podróży jest nieobładowanie się sprzętem. Bardzo często, szczególnie na początku swojej drogi fotograficznej, robimy tak, że zabieramy wszystko, co mamy w domu, jeżeli chodzi o obiektywy, wszystko to, co mamy, jeżeli chodzi o akcesoria, bo wszystko może się przydać. Przemyślmy to, co chcemy rzeczywiście zrobić na konkretnym wyjeździe. Przemyślmy tematy fotograficzne, jakie będziemy na tym wyjeździe poruszać, żeby nie obładowywać się sprzętem. Bo fotograf skuteczny i fotograf szczęśliwy to taki, który jest fotografem mobilnym, a nie takim, którym musi nosić 20-kilową torbę sprzętu fotograficznego, więc zdecydowanie polecam jednak ograniczyć tą ilość sprzętu. Przed wyjazdem przygotujmy checklistę, czyli dokładnie to, co potrzebujemy zabrać. I nie mówię tutaj o checkliście aparat, obiektyw taki, karty pamięci, ale dokładnie rozpisać sobie, co rzeczywiście potrzebujemy. Czyli jeżeli jedziemy na długi wyjazd, to ile tych kart pamięci powinno tam być. Jeżeli bierzemy aparaty, które ładują się na konkretne rodzaje ładowarek, to wpiszmy też ładowarki na checklistę. Wpiszmy nawet stopkę statywową, bo bardzo często zdarza się tak, że zabierzemy statyw, a nagle się okazuje, że stopki nie ma z nami, bo akurat została pod drugim aparatem, bądź została w drugiej torbie fotograficznej i statyw właściwie nosimy bez sensu. Ja tak miałem. Na szczęście korzystam z statywu, który ma stopkę Arca Swiss, czyli bardzo uniwersalną i jestem w stanie ją mniej więcej gdzieś tam kupić, ale jeżeli mamy stopkę nietypową, to już jesteśmy troszeczkę ugotowani. Więc checklista, którą będziemy przygotowywać, powinna być bardzo, bardzo, bardzo szczegółowa. Ja dochodzę nawet do tego poziomu z checklistą, że mam rozpisaną ją na konkretne przegrody w konkretnych plecakach, czyli wiem dokładnie, co powinno być w konkretnej przegrodzie, w konkretnym plecaku. Co więcej, checklisty nie powinny być jedne. Checklisty powinny być przygotowane pod konkretny rodzaj wyjazdu, pod konkretną destynację. To nie jest tak, że jedna uniwersalna checklista załatwi nam wszystko. Pamiętajmy o backupie. To jest bardzo dobra rada i bardzo złota zasada, jeżeli chodzi o fotografowanie w terenie i fotografowanie w podróży. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o backupie danych, czyli podwójne sloty kart pamięci, czy kopiowanie na laptopa, czy kopiowanie za pomocą dysków, które mają wbudowany czytnik SD, tak jak wspomnieliśmy z Łukaszem na temat tych dysków na poprzednim live'ie. Korzystanie z jakiejś formy backupu danych, ale
Mówię też o backupie aparatu fotograficznego, mówię też o backupie zasilania, mówię tu o backupie wszystkiego, co prawo Murphy'ego może spowodować, że nam się zaraz po wylądowaniu w danej destynacji po prostu zepsuje. Ja osobiście uważam, że nawet jeżeli mamy drugi korpus, dużo słabszy, dużo mniejszy, dużo z dużo gorszymi funkcjami, używany w bardzo dawnych latach, ale pasuje nam do naszych obiektywów, to powinniśmy go zabrać ze sobą. Najlepiej jakby chodził jeszcze na tą samą baterię, co jest w pewnych momentach możliwe, przy pewnych no niekoniecznie, ale gdyby chodził na tą samą ładowarkę i tą samą baterię, byłoby w ogóle cudownie, bo w tym momencie nie musimy tego wszystkiego dublować. Ale taki backup moim zdaniem jest bardzo ważny. Pomyślmy o każdym elemencie, pomyślmy o każdym elemencie wyjazdu tak, żeby go zbackupować, tam gdzie może się wszystko zepsuć. Padło tutaj od razu pytanie, zapytam, kto ci finansuje wyjazdy i sprzęt. Nikt, ja z własnej kieszeni finansuję wszystkie wyjazdy. Są oczywiście wyjazdy, w których jadę do pracy, ponieważ jestem też przewodnikiem wyjazdów fotograficznych, więc tutaj jest zupełnie inna zabawa, ale wszystkie wyjazdy, z których przywożę swój materiał, czy to bardzo mocno wyeksploatowana Azja Południowo-Wschodnia, czy Japonia, czy Gruzja, czy jakikolwiek inna destynacja, w której byłem, były sfinansowane całkowicie z moich pieniędzy i sprzęt również finansuję ze swoich pieniędzy. Nie są to niestety wyjazdy służbowe. Wróćmy do prezentacji. Zwróćmy uwagę na ograniczenia sprzętu. To też jest dość istotne w kontekście tego, co będziemy pakować do torby. Jeżeli jedziemy na Islandię, i to jeszcze w porze, w której będzie wiało, będzie zimno, będzie padało, nie ma sensu brać obiektywów nieuszczelnionych. Jeżeli mamy oczywiście jeżeli nie mamy innych, to jest zupełnie inna sytuacja, ale w momencie, w którym mamy do dyspozycji obiektywy uszczelnione, mamy do dyspozycji korpus uszczelniony, to zabierzmy to, co jest uszczelnione. Jeżeli nie będziemy robić... Będziemy robić dynamikę, to zabierzmy te obiektywy, które są szybkie. Zwróćmy uwagę rzeczywiście na to, co jest ograniczeniem w naszym sprzęcie. Pan Tomasz od razu pyta, to od razu też odpowiem. Czy oddajesz swoje aparaty do okresowych przeglądów do serwisu OM System? Jeśli tak, to jak wygląda taka procedura? Czy w Polsce jest taki autoryzowany serwis? Jedyny autoryzowany serwis, który my mamy w tym momencie jest w Portugalii i odbywa się dokładnie tak, jakby był w Polsce, czyli jest door to door. Możemy zgłosić każdy sprzęt do takiej naprawy, do takiego serwisu. Możemy to mieć w pakiecie serwisowym Pro Service Plus, bądź możemy zrobić to w ramach normalnej gwarancji, bądź gwarancji rozszerzonej, jeżeli takową mamy. Oczywiście można zrobić to też za dodatkową opłatą. Jeżeli chodzi o mój sprzęt, to mój sprzęt mimo bardzo mocnego, że tak powiem, eksploatacji terenowej, do serwisu jeździ bardzo rzadko. Już jeździ naprawdę w bardzo skrajnych przypadkach. Ostatnio pojechała lampa FL900 z mojej winy, z tego względu, że wylały się w nich paluszki, które po prostu na długo tam zostawiłem. Pojechała też obudowa po 4 latach użytkowania na po prostu czyszczenie wszystkich o-ringów, do których normalnie nie miałem dostępu. Pojechało też moje najstarsze M1 Mark II, które ma ponad 400 tysięcy klapnięć, ze względu na to, że po 400 tysiącach zdjęć troszeczkę zaczął niedomagać spust migawki. Normalnie nie wysyłam na tego typu serwisy. Nie mam takiej potrzeby. Przejdźmy do dalszej części prezentacji. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dopasowuję sobie sprzęt do swoich wyjazdów. Trochę jest uwarunkowane tym, gdzie jadę, co chcę zrobić, to z kim jadę, ponieważ jeżeli jadę z całą rodziną, ten sprzęt będzie zdecydowanie mniejszy. Moim głównym takim zestawem fotograficznym, z którego najczęściej korzystam, są dwie OM1, 150-400 wersji 2.8. Dodatkowo jeszcze mój zdecydowanie ulubiony podróżniczy obiektyw, czyli 8-25, ponieważ jest to obiektyw, który kryje mi od szerokiego kąta przez wszystkie najpopularniejsze stałki,
które są dla małego obrazka, czyli 24, 28, 35 i 50 mm. Jeżeli nie potrzebujemy płytkiej głębi ostrości, przymykamy do 4.0 normalnie albo więcej, tutaj to taki obiektyw bardzo ładnie sprawdzi się też do fotografii ulicznej, nie tylko do krajobrazu, do fotografii podróżniczej, do fotografii reporterskiej, szczególnie jeżeli gdzieś to błyskujemy. Zabieram ze sobą też mój absolutnie ulubiony obiektyw na co dzień, czyli 21-4. Jest to najnowsze dziecko, zostało ogniskowe, jeżeli chodzi o obiektywy pro. Jest to mniejszy obiektyw niż seria 1-2. Bardzo go lubię ze względu na dość specyficzny obrazek i dość specyficzne rozmycie tła. I jest też takim obiektywem, który służy mi wtedy, kiedy te obiektywy nie wystarczają jasnością, kiedy chciałbym mieć trochę większą separację tła, a nie mogę odejść w przypadku 40-50, bądź rzeczywiście robią się gorsze warunki świetleniowe, wchodzę na już wysokie ISO powyżej 16 tysięcy, wtedy korzystam z 21-4. Zabieram też ze sobą MC14, to jest taki konwerterek, który najlepiej sprawdza się z 40-150, jest mały, lekki, robi mi ekwiwalent do 420 mm, To jest ekwiwalent, który najczęściej będę używał w podróżach. Nie potrzebuję dłuższych obiektywów, jeżeli nie jadę na typowy wyjazd pod dziką przyrodę. Wtedy zabieram rzeczywiście dłuższe obiektywy, takie jak 300 czy 400, 40-150 jeździ z konwerterkiem 1.4. Dość ciekawe pytanie, ponieważ troszeczkę się z nim nie zgodzę. Kiedy będzie znacząca obniżka cen korpusu OM1 i obiektywów? Nie chodzi o śmieszne 900 zł. Chciałbym zauważyć, że takie 900 zł przy aktualnej cenie OM1 to jest ponad 10% ceny rynkowej. Biorąc pod uwagę, że OM1 katalogowo i w sugerowanej cenie kosztuje 9999 zł, to jeżeli mamy odjęte ponad 10% w aktualnej cenie rynkowej i jeszcze 10% dodatkowego cashbacku, to moim zdaniem minus 20% jest całkiem fajną obniżką, biorąc pod uwagę, że jest to bardzo, bardzo świeży produkt tak naprawdę, bo jest to aparat, który ma niecałe 2 lata, 1,5 roku. Więc uważam, że tutaj cashback jest naprawdę fajnie ważony. Co więcej, jeżeli popatrzymy na niektóre obiektywy, to cashback 900 zł stanowi aż 25% ceny rynkowej, takich jak na przykład 40-150 f4. Kolejnym setupem, który zabieram, takim już troszeczkę lżejszym, troszeczkę mniejszym, jest bardzo podobny zestaw, jeżeli chodzi o jeden obiektyw i korpus, ale zdecydowanie inaczej rozegrana jest kwestia teleobiektywu i szerokiego kąta. Jest tu OM1, jest tutaj 12-100 i jest 21-4. Jest to zestaw, który pozwala mi zrobić większość tematów bez długiego tele i bez bardzo szerokiego kąta. 12-100 jest też obiektywem, który jest wyposażony w stabilizację. Świetnie nada się do nagrywania filmów, świetnie nagra się jako uniwersalny zoom. Ma też bardzo ładną separację tła w momencie, kiedy skorzystamy z ogniskowej na maksa rozciągniętej, czyli ekwiwalentu 200 mm i otworzymy na maksa przysłonę, to mimo tego, że jest 4.0, nada się też do fajnej separacji. Moim zdaniem jest to najlepszy w tym momencie obiektyw podróżniczy i najbardziej uniwersalny obiektyw, który jest w systemie. Oczywiście pomijając 12-200 i 14-150, które mają dłuższą ogniskową, dłuższy zakres tej zmiany, ale jednak 12-100 jest super optyczny, jest ze stabilizacją i uważam, że jest najlepszym obiektywem podróżniczym. Dodatkowo zabieram też 21-4 dokładnie z tych samych powodów, jak w poprzednim zestawie. Jest to obiektyw, który na co dzień bądź w takich sytuacjach, kiedy chcę mieć mniejszy troszeczkę zestaw, bo jednak OM1 z 12-100 już jest większa, z 21-4 jest zdecydowanie lżejsza i mniejsza, to 20 załatwiam dużo mniejsza. Tutaj pojawiła się pewna dyskusja na temat cen. Powiem tak, nie samą matrycą człowiek żyje. Jeżeli popatrzymy na to, co oferują szkła, co oferuje korpus, w jakiej technologii jest wykonana matryca, jaką ilość klatek na sekundę możemy zrobić, jaki jest autofokus, jakie są uszczelnienia i tak dalej, i porównamy sobie aparaty, które są
konkurencyjne w tych zakresach do OM1, to nagle okazuje się, że OM1 stanowi ich 30% ceny. Więc oczywiście można w tej cenie kupić aparat z małoobrazkową matrycą, tylko pytanie właśnie o to, co potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy korpusu, który będzie działał świetnie z uszczelnionymi obiektywami, będzie miał super szybki autofokus, będzie mobilny, mały i pancerny, a jednocześnie będzie miał super stabilizację obrazu, o której będę mówił za chwilę, to zdecydowanie OM1 tutaj jest bardzo dobrym wyborem. Padło pytanie też o obiektyw z firmy trzeciej, czyli Laowe 7,5 mm f2.0. Tak, korzystałem z tego obiektywu. Ja osobiście ze względów na to, że tak jak powiedziałem wcześniej, staram się skompletować zestaw w pełni uszczelnionych obiektywów i korpusów, to niestety ten obiektyw dla mnie nie odpada, bo on jest po prostu nieuszczelniony. Przy moich warunkach fotografowania, przy miejscach, w których fotografuję najczęściej, on po prostu mi się nie sprawdza. Wiem, że on jest całkiem niezłym obiektywem optycznie, jest mały, lekki, fajny, ale jednak wolę uniwersalność 8-25 i wolę uszczelnienie 8-25 i mimo tego, że jest troszeczkę większy. Wolę też mieć jednak autofokus. Oczywiście w kwestii jasności, czyli w fotografii nocnego nieba, na przykład, kiedy ona by się fajnie sprawdziła, fajnie by się sprawdził jaśniejszy obiektyw, korzystam z fisheye'a 8 mm, 1.8, po prostu go prostuję. To uważam, że to też jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Przejdźmy dalej. Jest jeszcze jeden zestaw, który bardzo często używam. Jest to zestaw, który zabieram ze względów na to, że nie mogę zabrać nic większego. Kiedy wyjazd nie jest fotograficzny, kiedy wyjazd jest rodzinny, kiedy fotografia nie jest na pierwszym miejscu, a chcę mieć nadal bardzo dobre zdjęcia, chcę mieć nadal pełne możliwości fotograficzne i pełen zakres ogniskowy, które najczęściej używam, a chciałbym to wszystko pomieścić w małej 3 bądź 6-litrowej torbie i mieć ją zawsze ze sobą, to, a nadal chciałbym też zachować uszczelnienia i większość funkcji, o której dzisiaj będę mówił, to sięgam po OM5. Wcześniej sięgałem po OM5 Mark III. OM5 jest dla mnie lepszym wyborem, ponieważ zyskało parę funkcji, które są dla mnie istotne, takie jak Life ND czy wykrywanie twarzy, takie samo jak było w 1C3, czyli możliwość korzystania z zmiany autofokusa na poszczególnych twarzach, czyli możemy się przełączać między kolejnymi twarzami. I wtedy taki zestaw, kiedy zabiorę 12-45 f4, bardzo fajny obiektyw uniwersalny o bardzo dobrej jakości optycznej, troszeczkę ciemniejszy od tego standardowego 2.8, ale jednak o bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo 40-150 f4, który jest wielkości puszki napoju energetycznego, bo jeżeli zdejmiemy klipan, to on jest tej wielkości. To jest bardzo, bardzo malutki obiektyw, mało lekki, nadal tej samej jakości znowu jak 40-150 duże f2.8, jest troszeczkę ciemniejszy, nie ma sprzęgła tego do ostrzenia manualnego, nie ma guzika funkcyjnego, nie możemy z niego skorzystać z konwerterów, ale biorąc pod uwagę jego wielkość, to jest on naprawdę fajną propozycją właśnie do podróży. No i jak zawsze w każdym z zestawów musi pojawić się 21-4, absolutnie mój ulubiony obiektyw. Bardzo, bardzo go polecam. No i taki zestaw waży 1,490 kg z dodatkową baterią i paskiem Peak Designa, więc mamy naprawdę niewielki zestaw. Czasami, jeżeli weźmiemy wspomniany wcześniej pełnoklatkowy korpus plus jeden obiektyw uniwersalny, to nagle się okazuje, że obiektyw jest na tyle duży, że praktycznie kryje nam całą tą wagę. A tu mamy zakres, jakby nie patrzeć, dla małego obrazka od 24 mm do 300 mm ze stałym światłem 4.0 i po środku jeszcze mamy stałkę, która nada się do reportażu, nada się do portretu, nada się nawet do krajobrazu, bo wielokrotnie robiłem 21.4 również krajobraz, bo nie krajobraz to nie tylko i wyłącznie szerokie kąty czy bardzo długie tele. Przejdźmy dalej. Funkcje specjalne. Jeszcze zobaczę tylko sobie pytania. A co sądzisz o 7.14? Ja korzystam pod OM1. Co sądzisz? 7.14 notabene w tym momencie mnie kręci. Jest to mój drugi szeroki kąt. 8.25 korzystam podróżniczo. Jest to mój obiektyw ulubiony podróżniczo, jeżeli chodzi o szerokie kąty, dlatego że on razem z 12-100 i 40-150 ma tą samy rozmiar filtra. Możemy korzystać z tego samego rozmiaru 72 mm. Jest we wszystkich tych
obiektywach dokładnie to samo mocowanie. Mamy właśnie to, że mamy mocowanie filtrowe. Mamy troszeczkę szerszy zakres, jeżeli chodzi o większe przybliżenie. 1 mm na szerokim kącie nie robi mi zbyt dużej różnicy. Oczywiście 8,25 jest troszeczkę wolniejszy od 7,14. 7,14 to jest obiektyw, z którego prywatnie korzystam bardzo często do sportu. Jeżeli popatrzymy sobie na moje social media, na mojego Instagrama, tam jeżeli jest jakiś ultra szerokokątne zdjęcie zrobione za pomocą w sytuacji sportowej, to jest to zrobione 7-14, dlatego że on jest jaśniejszy, ma trochę szybszy autofokus, trochę krótsze ogniskowanie, jest lepszym obiektywem do sportu. 8-25 jest lepszym obiektywem, moim zdaniem bardziej uniwersalnym, jeżeli chodzi o podróże. Tutaj padło jeszcze jakieś pytanie po drodze. Padło pytanie takie bardzo techniczne, czy u innych 100-400 chodzi też z tak dużym oporem? Zrobiłem sobie prezent na Dzień Dziecka i trochę mnie niepokoi, że trzeba się tak bardzo siłować z tym obiektywem. Jest to obiektyw, który ma rozkładaną konstrukcję, więc automatycznie musi być tam bardzo duża uszczelka, żeby zachować standard uszczelnienia IPX1, który jest w tym obiektywie, żeby w momencie, kiedy będziemy zoomować, nic nie wleciało nam do środka, więc to jest coś za coś. Ta uszczelka będzie stanowić pewnego rodzaju opór, ale mam na to rozwiązanie. Sięgnę tylko po 100-400, które sobie stoi tutaj z tyłu. To jest 100-400. 100-400 jest o tyle ciekawą konstrukcją, że możemy z niego korzystać troszeczkę inaczej niż z większości obiektywów. Nie musimy zoomować w ten sposób, co też wprowadza pewnego rodzaju ruch rotacyjny na sam obiektyw, ale możemy złapać za tulipan i zoomować w ten sposób. W tym momencie opór obiektywu będzie zdecydowanie mniejszy, możemy zdecydowanie szybciej zmieniać ogniskową, nadaje się do zdecydowanie fajniejszych zdjęć dynamicznych, jeżeli śledzimy na przykład samolot bądź ptaka, to nie jesteśmy, to możemy sobie w ten sposób bez problemu zoomować, więc 100-400 możemy rozwiązać sobie w ten sposób. Funkcje specjalne, ponieważ OM1, OM5 i wcześniejsze korpusy znane były z tego, że mamy do dyspozycji bardzo dużo bardzo ciekawych funkcji, które pozwalają przywieźć właśnie ciekawszy materiał, bo nie samymi obiektywami człowiek żyje, ale też tym, co możemy, oczywiście właściwie tym żyje, co możemy przywieźć z wyjazdu, to co chcemy, możemy zrobić fotograficznie i czasami potrzebujemy troszeczkę więcej funkcji albo akcesoriów. Przepraszam, zgubiłem wątek, bo chciałem przeczytać te pytania. Jedną z takich funkcji, którą została wprowadzona w modelu M1 Mark III, w tym momencie jest dostępna w OM5 i w OM1, to Life ND, czyli elektroniczny filtr szary. Filtr szary ze swojego jakby standardowego założenia jest filtrem neutralnym, który wydłuża nam ekspozycję w celu rozmycia wody, w celu rozmycia chmur. Taki typowy filtr do krajobrazu. W tym momencie mamy możliwość skorzystania z filtra elektronicznego, który jest wbudowany w aparacie. Ma możliwość w zalależności od aparatu przybierać moc od ND16 w przypadku M5 przez ND32 do ND32 w przypadku jedynki trójki i ND64 w przypadku OM1. ND64 to 64-krotnie wydłużona ekspozycja, czyli jeżeli nasza ekspozycja bazowa jest sekundę, to możemy dzięki takiemu włączonemu filtrowi wydłużyć ekspozycję 64-krotnie, co już da nam całkiem ciekawy efekt w przypadku właśnie wody czy chmur. Co więcej, to zdjęcie będzie zapisane w RAW-ie, więc jesteśmy w stanie z nim normalnie go obrabiać, zwiększy nam rozpiętość tonalną, polepszy nam jakość zdjęcia, jeżeli chodzi o szumy. Mamy też lepszą reprodukcję kolorów, jeżeli chodzi o Life ND od normalnego zdjęcia, więc warto z niego skorzystać. I jest to tak naprawdę stack tak wielu warstw, który nakłada się na jedną fotografię i składa się z wielu fotografii, w wyniku czego powstaje jeden RAW, który jest właśnie już z rozmytą wodą, z większą rozpiętością tonalną, więcej możemy się gdzieś tam pobawić. Możemy regulować moc filtra zawsze od ND2, to jest dwukrotnie spowolniona ekspozycja, właśnie do ND16 w przypadku M5, ND32 do w jedynce trójce i ND64 w przypadku OM1. Zdjęcie, jakie możemy zrobić, to właśnie typowy krajobraz. Tutaj przykład wodospadu,
On jest akurat zrobiony jeszcze dawno temu jedynką, dwójką na Islandii, jeszcze z filtrem fizycznym, ale efekt byłby dokładnie taki sam, czyli możemy założyć, gdybyśmy założyli filtr ND64, to nie, to właściwie byłby dokładnie taki jak w przypadku OM1 właśnie z ND64. Fajnym rzeczą w tych filtrach nie fizycznych, tylko elektronicznych jest to, że po pierwsze nie musimy ich nosić, to jest gigantyczny plus, po drugie nie musimy je czyścić, to jest zawsze wielki problem na wyjeździe, szczególnie gdzie pracujemy w trudnym terenie, że oprócz obiektywu trzeba jeszcze zadbać o kolejne dwie szybki, czyli przód i tył filtra, więc to jest kolejny duży problem, ale jeżeli nawet zdecydujemy się na używanie filtrów fizycznych, to one bardzo fajnie łączą się z filtrami ND wbudowanymi, czyli na przykład możemy nakręcić sobie ND1000, a dodatkowo jeszcze włączyć ND64, w efekcie czego uzyskamy jeszcze dłuższą ekspozycję niż na samym ND1000, dostaniemy lepszą rozpiętość tonalną w RAW-ie, dostaniemy lepszą jakość zdjęcia, a będziemy mieć jeszcze fajniej rozmytą wodę i chmurki niż w przypadku samego ND1000, więc jest to fajny filtr, fajny feature do krajobrazu. Co ważne, w momencie, kiedy używamy filtrów elektronicznych, autofokus działa dokładnie na tym samym poziomie, co normalnie, czyli mierzy tak samo, jakbyśmy robili normalne zdjęcia. Kiedy założymy filtr szary na obiektyw, odcinając mu światło, musimy też się godzić z tym, że jakość autofokusu będzie spadać, ponieważ będzie miał po prostu mniej światła. HiRes to kolejna funkcja, którą bardzo, bardzo polecam do fotografii podróżniczej. HiRes w różnych modelach, w różnych aparatach od M5, dwójki, czyli już dość długo jest na rynku, możemy spotkać od 50 przez 64 miliony do 80 milionów. W tym momencie w dostępnych aparatach mamy OM1C 80 milionów jest z statywu, 50 milionów jest z ręki. W przypadku OM5 mamy w obu przypadkach 50 milionów. OM1 będzie składała troszeczkę szybciej, OM5 troszeczkę wolniej. HiRes z ręki był też dostępny właśnie w 1C3. W pozostałych modelach mamy do dyspozycji HiRes ze statywu i on jest albo 64, albo 80 milionów. Jeżeli ustawimy aparat na statywie i skorzystamy z HiResu statywu, aparat zrobi 8 zdjęć, przesuwając matrycę na stabilizacji. Znowu połączy to wszystko w jednego RAW-a i dostaniemy znowu, po pierwsze, zdjęcie o lepszej jakości, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, lepszej jakości, jeżeli chodzi o szumy, zdecydowanie większą rozdzielczością, więc będziemy mogli z tego jeszcze więcej wyciągnąć w Lightroomie czy w innym programie graficznym, no i będziemy mogli zdecydowanie więcej kropować. Większy detal, a większa jakość zdjęcia. Bardzo polecam korzystanie z HiResa z statywu w momencie, kiedy chcemy robić bardzo duże wydruki, bo jest to plik, który po prostu da nam więcej możliwości później w obróbce. Jeżeli chodzi o HiRes z ręki, on będzie również dobry, bardzo dobry jakościowo, z tym, że tam aparat wykorzystuje nasze naturalne ruchy ręki i składa tą mozaikę z między 8 a 16 zdjęciami, czyli nie do końca wiemy, ile tych zdjęć będzie musiał zrobić, żeby to wszystko połączyć. W przypadku OM1 proces robienia zdjęcia do HiResu z ręki, jeżeli czas naświetlania jest około 1500 na sekundę, to całość razem z zapisaniem ostatecznego zdjęcia będzie trwało od 3 do 5 sekund. Więc mamy w 5 sekund gotowe 50-milionowego RAW-a. Fajna rzecz bardzo, bo lepsza jakość, lepsze możliwości, większe możliwości później. To jest tam przykładowe zdjęcie, które zostało przeze mnie zrobione na Spitsbergenie HiResem. Jeżeli przykropujemy go ponad 300%, to nadal mamy całkiem fajny detal i ten krop bez żadnego problemu byłem w stanie wydrukować na A4. Ja osobiście jeszcze mam taką małą zajawkę, bardzo polecam osobom, które HiRes posiadają w aparacie, szczególnie ten z ręki, ponieważ HiRes zawsze będzie miał pewnego rodzaju problem ze złożeniem rzeczy, które się będą ruszać, czyli na przykład ludzi, którzy będą gdzieś się przemieszczać. Zostają takie duszki, jak przy długim czasie naświetlania, ponieważ jest to multi-ekspozycja, czyli złożenie z wielu zdjęć. Jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym nie chcemy mieć ludzi, ale nie możemy na tyle wydłużyć ekspozycji, żeby się po prostu ich pozbyć ze zdjęcia, żeby oni zostali rzeczywiście duszkami w normalnym zdjęciu, nie mamy filtrów typu Big Stopper, takich jak ND1000, a nie chcemy też się bawić w Photoshopie z usuwaniem kolejnych osób albo nakładaniem kolejnych warstw i maskowaniem, żeby te osoby usunąć, to HiRes z ręki bądź nawet ze statywu, czyli sklejka 8 bądź 15 bądź 12 zdjęć zawsze spowoduje, że ludzie, którzy się ruszają na zdjęciach, będą fajnym takim duszkiem. Moim zdaniem jest to bardzo fajny efekt, kiedy fotografujemy na przykład
szerokim kątem zabytki, bo wtedy ludzie będą takimi właśnie duszkami, nie będą przyciągać uwagi, nie będzie ich widać, a mamy budynek, architekturę ładnie zapisaną na zdjęciu. Kolejną rzeczą, która jest unikatowa w naszych aparatach, to Live Composite, czyli tryb długich czasów naświetlania. Live Composite, który możemy ustawić sobie od 3 do 6 godzin, działa w ten sposób, że aparat naświetla najpierw czarną klatkę do późniejszego odszumiania, następnie naświetla zdjęcie z zadanym interwałem przez nas, czyli z zadanym czasem, który może trwać od 0,5 sekundy do 60 sekund, a później na to gotowe zdjęcie będzie dorysowywał tylko i wyłącznie jaśniejsze partie. Czyli możemy sobie przez 3 godziny naświetlać później tylko i wyłącznie poruszające się obiekty, na przykład samochody, bądź gwiazdy, bądź cokolwiek, co jest jaśniejsze na tle ciemniejszego zdjęcia, po to, żeby go dorysować do gotowego zdjęcia. Wynikiem oczywiście znowu jest RAW, nie żaden JPEG, nie żaden mały plik, który jest jakimś dziwną nakładką, tylko mamy RAW-a, który jest naprawdę fajnej jakości i możemy z nim normalnie pracować. Live Composite przydaje się na przykład do tego typu zdjęć, gdzie mamy ruch uliczny, gdzie chcemy mieć długą ekspozycję, ale ilość światła, którego jest nawet na ulicy, nie pozwala nam na wydłużenie ekspozycji na przykład powyżej 10-12 sekund. To zdjęcie naświetlane jest 1 minutę 40, bo tyle trwał cykl świateł. Tyle mogły naświetlać się skuterki pomiędzy samochodami, a jednocześnie nie przepaliłem wszystkich latarni, które są na ulicy, czy lamp samochodowych, które są w kadrze. Bo przy normalnym naświetlaniu, tutaj interwał był półsekundowy albo półsekundowy, jeszcze szczerze mówiąc nie pamiętam, to nie ma mniejszego znaczenia. Gdybym naświetlał takie zdjęcie przez 1 minutę 40, byłoby po prostu w tych warunkach białą plamą. Dzięki temu, że mamy Live Composite, mogłem sobie dorysować do RAW-a dalej ten ruch skuterków. Świetnie sprawdza się też do gwiazd, kiedy pozorny ruch gwiazd maluje się na niebie i zostawia nam bardzo, bardzo ładny ślad, dorysowując się do konkretnego zdjęcia. Normalnie takie zdjęcie, żeby wykonać, musieliśmy zrobić stack od 100 do 400 zdjęć, czyli wykonać 100 do 400 zdjęć z czasem naświetlania rzędu 10, 12, 15, 20 sekund, a potem je wszystkie skompilować na komputerze, ponieważ normalnie bardzo długi czas na takie naświetlanie po prostu by znowu przepalił zdjęcie. Tutaj mamy wszystko w jednym. Malowanie światłem, czy to płomieniami, czy latarką, cokolwiek innego też świetnie sprawdzi się w Live Composite. Czy chociażby fotografia krajobrazowa, o której wcześniej mówiliśmy w przypadku Life ND. Tak samo jak w przypadku Life ND, jeżeli uświadomimy sobie, że woda to bardzo duża ilość blików, które się poruszają po płaszczyźnie wody, bo mamy małe fale, mamy dużo źródeł światła, więc one się dorysują nam w pewnym momencie w każdym miejscu, gdzie jest ta woda, więc automatycznie przy odpowiednio długim czasie naświetlania, nawet bez filtra, jesteśmy w stanie w Live Composite wykonać dokładnie identyczne zdjęcie. No i tutaj klasyczny ruch uliczny, z tym, że jest to zdjęcie, którego normalnie nie byłem w stanie zrobić bez Live Composite'a, dlatego że mamy tutaj ekspozycję godzinę 40. Pierwszą 10 minut naświetlany był zachód słońca, który schował się za prawą górnym rogiem kadru, czyli za górą, która jest z prawej strony, zostawiając ostatnie promienie słońca na zboczach, zostawiając fajny czerwony kolor. Następnie przez ponad godzinę 20, gdzieś tak mniej więcej, godziny 15, czekałem na ruch samochodów, które pojawiały się na tej drodze, ale z zapalonymi światłami. On tam się odbywał, normalnie jeździły samochody, tylko miały niezapalone światło. Dopiero po godzinie 20 na tym samym zdjęciu dopaliły się samochody. Samochód podjeżdżał około 8-9 minut, więc tutaj mamy 3-4 samochody, które pojawiły się na tym zboczu, na tej drodze i dopaliły się do tego zdjęcia. Bez tego trybu nie byłbym w stanie zrobić takiego zdjęcia. Małe tips and trick, jeżeli chodzi o Live Composite'a. Jeżeli korzystamy z Live Composite'a, najważniejsze jest to, żeby zacząć od najmocniejszego światła. Bo jeżeli zaczniemy od najsłabszych źródeł światła, a ekspozycję ustawimy nie ustawimy poprawnie ekspozycji, no to okaże się, że na przykład dobłyskując fleszem, tak jak było w przypadku zdjęcia z rowerzystą, na samym końcu kogoś do zdjęcia, albo jakiś obiekt do zdjęcia, albo coś będziemy doświetlać latarką i ona będzie dużo za mocna względem tego, jak ustawiliśmy ekspozycję, to przepalimy też całe zdjęcie.
Jeżeli ustawimy kadr tak, że na końcu naświetlania przejdzie nam samochód prosto w obiektyw, też przepalimy całe zdjęcie. Więc warto zacząć od ustawienia ekspozycji na te najmocniejsze możliwe światła, bądź na te światła, które sobie zaplanowaliśmy, czy to latarkę, czy flash, czy cokolwiek innego, co chcemy naświetlić, tak żeby później nawet ekspozycję lekko nie doświetlić, ale żeby nie było sytuacji takiej, żeby po godzinie, po półtorej, po dwóch godzinach coś nam zaświeciło w obiektyw, tracąc tak naprawdę cały misterny ploc. Tak jak powiedziałem, lepiej nie prześwietlić niż nie doświetlić, przepraszam, nie doświetlić niż przepalić zdjęcie, bo łatwiej w live composite, zdjęciu, które powstaje w wyniku live composite, wyciągnąć szczegóły z cieni niż ze światła. Ponieważ jest to też wielowarstwowe zdjęcie, to te szczegóły w cieniach są zdecydowanie lepiej zapisywane niż w przypadku normalnego zdjęcia. Nie przejmujcie się bateriami. Bardzo dużo dostaję pytań, czy jeżeli zostawię przed namiotem w nocy, w górach, idę spać i zostawiam aparat, bo chcę robić Star Trace'a, a nie chcę czekać przy nim 4 godziny. To jeżeli nie boicie się tego, że wam ktoś ten aparat ukradnie, czy wam jakieś zwierzę go przewróci, to bez żadnego problemu nie bójcie się o baterię, bo bateria, jeżeli jest oryginalna, jeżeli jest w dobrym stanie technicznym, to będzie sygnalizować do aparatu, że już jest koniec energii i aparat zapisze wynikowe zdjęcie, niezależnie od tego, czy my je przerwaliśmy, czy nie, na przykład po 2 godzinach 30 minutach, a chcieliśmy naświetlać 4 godziny, bo bateria będzie za słaba, ale wynik będzie zapisany, więc tutaj nie należy się tym przejmować. Oczywiście fajnie sobie też załatwić jakieś dodatkowe źródło prądu, jeżeli korzystamy z M1 X, M1 trójki czy M1, możemy doładowywać się z poziomu powerbanka i pracować po prostu pod powerbankiem w przypadku Live Composite, to też jest pewnego rodzaju rozwiązanie. Ważne jest też to, że w Live Composite jest troszeczkę inaczej niż w standardowych trybach fotograficznych. Nie zawsze jeden równa się jeden. Jeżeli poprawna ekspozycja to jest dane ISO, dany czas i dana przysłona, to jeżeli pomiksujemy te parametry, ilość światła dostarczymy takie sama, to mimo tego, że ilość światła, tak jak powiedziałem, będzie dokładnie taka sama, to efekt będzie inny. Jeżeli pominiemy przysłonę, ponieważ w fotografii, której najczęściej wykorzystujemy live composite, czyli krajobrazowej, w szerokich kątach, tam przysłona decyduje o głębi ostrości głównie, zdecydujemy w jednym i w drugim przypadku o jakiejś przysłonie, powiedzmy F8 i mamy do dyspozycji ISO i czas, to jeżeli będziemy maglować sobie ISO i czasem między tymi dwoma parametrami, to osiągniemy inne efekty. Bardzo prosty przykład. Jeżeli naświetlamy powiedzmy gwiazdy i chcemy mieć tych gwiazd więcej, zdecydowanie więcej, to podbijmy ISO. Skróćmy czas naświetlania jednego interwału, ale podbijmy ISO na przykład do 1600. Efekt będzie taki, że więcej gwiazd aparat zobaczy, ale przez to, że będzie skrócony czas, ten ruch gwiazd, jeżeli przybliżymy sobie w programie graficznym do 100%, będzie lekko przerywany, ponieważ między kolejnymi klatkami będzie taki bar mikro, pół piksela, piksel gdzieś tam przerwy, więc będzie widać lekki ruch. Jeżeli za to wydłużymy czas, ale zejdziemy z ISO, dostaniemy lepszą jakość zdjęcia, ale płynniejszy ruch gwiazd na niebie. Więc musimy zawsze zdecydować, jakie parametry ustawić, jakie nas interesują. Jest to niestety trochę metodą prób i błędów. Tutaj nie jestem w stanie podać konkretnych parametrów, dlatego że to zależy od warunków oświetleniowych, w jakich pracujemy. Przepraszam. Aplikacje, które będą wspomagać nam fotografię krajobrazową w ogóle i fotografię podróżniczą, a szczególnie Live Composite, to na przykład Flyradar 24, paradoksalnie, który będzie pokazywał nam ruch samolotów. Jeżeli robimy Star Trace albo robimy fotografię nocną, jakąkolwiek, czy krajobrazową, czy właśnie Trace'a, i samolot będzie na tak zwanej naszej kolizyjnej, czyli będzie wchodził nam w kadr, to warto go śledzić. I w momencie, w którym będzie się zbliżał do naszego kadru, będzie na przykład 30-40 km od nas, warto deklem zasłonić obiektyw, czy szmatką, czy czymkolwiek innego, poczekać, aż przyleci i w ten sposób pozbyć się czerwonych kropek, które on zostawi na niebie, bo będzie leciał i będzie migał diodą ze skrzydeł czy z ogona, więc warto w ten sposób sobie śledzić to, co się dzieje w okolicy. Kolejną aplikacją jest Sun Surveyor, czyli jedna z wielu aplikacji, którą można sobie ściągnąć na telefon komórkowy czy na tablet, która będzie śledzić tam ruch Słońca, ruch Księżyca, będzie pokazywać nam wschody i zachody Słońca, będzie pokazywała nam dokładnie w rozszerzonej rzeczywistości, gdzie Słońce będzie miało drogę
jeżeli będziemy w danej lokalizacji, o której godzinie będzie zachód horyzontalny, o której będzie zachód poza nad górą w danym konkretnym miejscu, bo zawsze zachód horyzontalny, a zachód na przykład nad konkretnymi wzgórzami czy nad lasem będzie zupełnie o innej godzinie, bo tam będzie, bo słońce będzie znikać po prostu wcześniej. Tak samo ze wschodem słońca. To jest aplikacja, która naprawdę bardzo pomaga, bo możemy dokładnie zaplanować sobie zdjęcia. I dzięki tej aplikacji byłem w stanie na przykład zrobić zdjęcie w Maroku z tym wąwozem, bo zachód horyzontalny był 35 minut po tym, jak słońce zniknęło z tego wąwozu i zostawiało ten piękne czerwone światełko, więc nie byłbym w stanie tego zrobić, gdybym po prostu spojrzał na zachód słońca, 19:36, pojechał i zrobił. Więc polecam zdecydowanie troszeczkę bardziej zaawansowaną aplikację. Starlog 2, czyli aplikacja, która znowu z rozszerzoną rzeczywistością będzie pokazywać nam ruchy księżyca, ruchy nieba, bo na przykład jeżeli chcemy malować światłem, chcemy robić długie czasy naświetlania w nocy, chcemy robić sesje, to warto patrzeć, kiedy jest snów księżyca, kiedy jest faza księżyca taka, żeby tego światła księżycowego było mało. Jeżeli za to chcemy po prostu robić nocny krajobraz, w którym będzie troszeczkę szczegółów na niebie, troszeczkę szczegółów na ziemi, chcemy fajnie odbić na przykład księżyc od wody nad jakimś jeziorem, to warto też skorzystać z tego typu aplikacji i śledzić, gdzie ten księżyc w danym momencie będzie. No i Light Pollution Map to też jest przy długich czasach naświetlania i przy nocnych zdjęciach bardzo przydatna aplikacja, która pokazuje nam, gdzie są momenty zaśmiecenia światłem, gdzie są miejsca zaśmiecone światłem, gdzie nie zobaczymy dużej ilości gwiazd. Aplikacje te, o których wspomniałem, a szczególnie Sun Surveyor, nie tylko pomagają nam przy długich czasach naświetlania, ale też przy klasycznej fotografii podróżniczej. To jest przykład, jeden z kiedy była taka aplikacja przeze mnie bardzo mocno użyta. To jest Japonia, rok 2014 bodajże, Tokio, jedna z najważniejszych świątyń w Tokio, nie pamiętam, która, nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tym momencie nazwy, ale odbywają się tam najbardziej uroczyste śluby, najwyżej postawionych kast japońskiego społeczeństwa. I one są bardzo okazałe, bardzo tradycyjne i bardzo ładnie wyglądające. Żeby nie robić tego, chciałem zobaczyć taki ślub, chciałem go sfotografować, chciałem mieć pewnego rodzaju ceremonię. I teraz mogłem oczywiście przyjechać po prostu o konkretnej godzinie i czekać, ale sprawdziłem sobie na stronie internetowej, jak jest za pomocą Google Translatora, o której godzinie są konkretne śluby, bo mamy tak jak w naszych parafiach dokładną rozpiskę. No jeżeli połączyłem to z aplikacją, która powiedziała mi, o której na konkretnej wysokości będzie słońce, o której, kiedy będą wysokie, będą długie cienie, kiedy słońce będzie nisko, kiedy to światełko będzie najlepsze, mogłem dokładnie sobie tak zaplanować, dokładnie wiedziałem, gdzie chcę stanąć i co chciałem mieć w kadrze, którędy będzie ślub, jak będzie zbudowany kadr. To wszystko dzięki temu, że zaplanowałem sobie zdjęcie wcześniej za pomocą aplikacji śledzącej słońce. Tak samo w tym momencie, w tym miejscu. To jest Borobudur, Java, jeden z najpiękniejszych schodów słońca, jaki można moim zdaniem zobaczyć. Nie ma najmniejszego sensu być tam dokładnie o godzinie, której Google podaje, jeżeli chodzi o wschód słońca, bo wschód słońca jest horyzontalnie. Zanim wyjdzie zza wulkanów, zanim pojawi się nad tymi wulkanami, trwa to troszeczkę jeszcze czasu, więc mamy troszkę bufor czasowy na ustawienie się zdecydowanie lepiej. Znowu mieliśmy zaplanowane, gdzie wyjdzie, jak wyjdzie, z której strony wyjdzie, za pomocą rozszerzonej rzeczywistości, bo wiedziałem dokładnie, jak słońce przebiegnie po niebie. Więc zdecydowanie polecam korzystanie z tego typu aplikacji. Kolejną rzeczą, z której bardzo korzystam i bardzo polecam do korzystania, żeby rozszerzyć swoje portfolio zdjęciowe z danego wyjazdu, żeby przywieźć ciekawszy materiał, to stabilizacja obrazu. Stabilizacja obrazu to jest coś, bez czego bardzo mi ciężko się w tym momencie fotografuje. Tak mocno przyzwyczaiłem się do tego, że stabilizacja jest na odpowiednim poziomie, że czasy rzędu 1 sekunda, że czasy przy szerokim kącie, czy nawet troszeczkę dłuższe, czy czasy przy długim tele 1:30, 1:15, 1:10 sekundy nie robią na mnie żadnego wrażenia, że bardzo uzależniłem się od tej stabilizacji. Ale to też pozwala na zrobienie zdjęć, których normalnie nie byłbym w stanie zrobić. Możemy dzięki temu poprawić dynamikę zdjęć, nie dynamikę tonalną, ale sam wygląd dynamiki zdjęcia. Możemy zrobić sobie po prostu kreatywne podejście do konkretnego tematu. Tak jak zdjęcie w przypadku tego tuk-tuka. Tutaj mamy tuk-tuka, który jedzie sobie przez Bangkok w środku nocy. Mamy zdjęcie zrobione M1-2, czyli dość starym modelem, znaczy starym, bardzo udanym i bardzo fajnym aparatem, który jeszcze nadal wielu z sukcesem używa.
zrobiony z obiektywem 7-14, trzymając jedną ręką oparcia, drugą ręką trzymając aparat. Dzięki stabilizacji byłem w stanie zejść do czasu niecała jedna sekunda, jeden przez jedna drugą, tak? Jakoś tak. Między sekundą a pół, nie pamiętam dokładnie, jak tam dokładny czas był, ale w okolicach jednej sekundy. W przypadku jadącego tuk-tuka. Normalnie, gdybym nie miał takiej stabilizacji, musiałbym podbić ISO, czyli zdegradować znowu obraz, zrobić zdjęcie na 1/500 czy na 1/250 sekundy na bardzo wysokich czułościach. Zdjęcie nie miałoby dynamizmu, bo wyglądałoby jakby w stojącym tuk-tuku, bo tak, żeby ręka mi się nie trząsła na tak szerokim kącie. W przypadku posiadania stabilizacji mogę zejść z czasem, mogę zejść z ISO, mam lepszą jakość zdjęcia, mam większy dynamizm zdjęcia. Zdecydowanie stabilizacja w takich tematach bardzo, bardzo pomaga. Dokładnie w tym samym stylu zrobione jest to zdjęcie, gdzie mamy niewidomego grajka, który gra świetnie na ulicy w Chiang Mai w Tajlandii. Niestety wszyscy go mijają i teraz znowu robiąc zdjęcie ze statywu klasyczne na niskim, na dłuższym czasie, na krótszym czasie, przepraszam, spowodowałoby, że wszyscy ci ludzie wyglądaliby, jakby byli zamrużeni i staliby wokół niego słuchając. A ja chciałem pokazać, że wszyscy go mijają, chciałem pokazać, że nikt nie zwraca na niego uwagi. Dobrałem czas 1/2 sekundy, i ponieważ nie było tam opcji rozstawienia statywu, znowu z ręki, tym samym zestawem, czy 1/2 z 7-14 byłem w stanie zrobić dokładnie takie samo dynamiczne zdjęcie. Uważam, że jest zdecydowanie ciekawsze niż takie zrobione na 1/30, 1/60 sekundy, tak żeby było po prostu nieporuszone, gdybym stabilizacji nie miał. Kolejnym feature'em, który warto mieć zawsze włączony, bo przynajmniej przypisany do konkretnego guzika, to wykrywanie twarzy. Wykrywanie twarzy jest o tyle istotnym elementem, że bardzo często nie mamy możliwości wybierania punktu ostrości i szukania punktu ostrości, dlatego czasami, szczególnie w reportażu takim podróżniczym, trzeba mieć tu i teraz włączone wykrywanie twarzy, nacisnąć, a dopiero potem myśleć, co się wydarzyło. Więc wykrywanie twarzy zawsze jest w moim przypadku przypisane do jednego ze spustów, ponieważ M1 posiada dwa tryby ostrzenia, może tylnym guzikiem, tak zwanym back button, albo spustem migawki, to jeden z nich zawsze jest ostrzeniem na punkt, a jeden zawsze jest ostrzeniem na twarz. Tak jak w tym przypadku, tutaj mamy górników na Jawie, którzy wydobywają siarkę w trujących oparach z wulkanu Ien. Oni podnoszą głowę do portretu tylko na momencik, tak naprawdę, kiedy się mijamy, jesteśmy w stanie, troszeczkę pozują do zdjęć, mówię o tym na takiej szerszej wersji mojego szkolenia z fotografii podróżniczej, oni chwilę pozują do zdjęć za drobną opłatą, zatrzymują się na chwilę, my trochę im przeszkadzamy w pracy, ale rekompensujemy im to właśnie tą drobną opłatą za to zdjęcie, ale podnoszą tą głowę tylko na chwilę i nie mamy czasu na to, żeby ustawić sobie punkt ostrości, dokładnie wiedzieć, gdzie będzie oko, skadrować, bo tak naprawdę nie wiemy, jak on się ustawi. Poziom komunikacyjny też jest na, powiedzmy, niskim poziomie, więc znowu wykrywanie twarzy bardzo szybko ratuje nam sytuację. Tak jak tutaj kolejna sytuacja, kiedy mamy kontakt wzrokowy tylko na momencik, a i ciach jest zdjęcie tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy wykrywanie twarzy. Kolejną funkcją, która będzie nam pomagać, która jest w M1C, dwójce, M1C, trójce, w M1CX, w piątce, trójce, OM5 oraz w OM1C, to jest ProCapture, czyli funkcja, która pozwala na sfotografowanie ryby goniącej wielika. Jakby ktoś chciał, to nad Zalewem Szczecińskim bez żadnego problemu takie ryby są. Nie należy wchodzić do wody. To po zeszłorocznej Odrze. Funkcja ta polega na tym, że aparat w momencie, kiedy naciśniemy spust migawki do połowy, zaczyna zapisywać zdjęcia do buforu, czyli zaczyna zrzucać te zdjęcia do swojego buforu, ale ich nie zapisuje na kartę. W zależności od modelu robi je z prędkością od 30 do 120 klatek na sekundę i robi do momentu, kiedy zrobi tą 30, 60, 60 120 klatkę, którą miał zrobić. Jeżeli zrobi następną, to z automatu skasuje tą pierwszą. Potem druga, 122 skasuje drugą i tak w kółko, aż naciśniemy spust migawki do końca. W momencie, kiedy naciśniemy spust migawki do końca, aparat zrobi magię i zrobi trochę podróż w czasie, ponieważ zapisze 14, 35 albo 70, w zależności od modelu, zdjęć przed naciśnięciem spustu migawki. Jest to funkcja, która pozwala nam w momencie, kiedy na coś czekamy, kiedy wiemy, że coś nastąpi, ale nie wiemy kiedy, trafić dokładnie w ten moment i wyeliminować nasz błąd naszego ludzkiego oka, który będzie
ludzkie oko razem z palcem i z mózgiem będzie generować nam opóźnienie na poziomie 0,2 sekundy mniej więcej. Jeżeli jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to na przykład tak jak często to bywa w podróży, to opóźnienie będzie zdecydowanie większe. W ProCapture jesteśmy w stanie strzelić się dokładnie w ten moment, w którym chcieliśmy i trafić w tak zwany moment bressonowski, czyli dokładnie tą jedną klatkę, która z całej serii będzie po prostu idealna. Ta funkcja zdecydowanie pozwala na to, albo ułatwia nam zrobienie tego. Oczywiście ProCapture jest funkcją, która będzie generować RAWy, działa z autofokusem między kolejnymi klatkami, jest w stanie generować naprawdę fajny efekt. Następną, dość niedocenianą funkcją jest Wi-Fi. Wi-Fi oczywiście służy jako pilot, czasami służy też jako pilot do zrobienia selfie, tak jak w tym przypadku. Nie byłbym w stanie zrobić sobie samemu zdjęcia latając po tych kamyczkach, które tam są, to jest podejście pod Kazbek w Gruzji, tylko ustawiłem sobie aparat, telefon, zobaczyłem jak wygląda kadr, żeby nie biegać tam i z powrotem, pach, zrobiłem. Kolejną bardzo fajną rzeczą, którą możemy wykorzystać w fotografii podróżniczej, to taki reportaż trochę z ukrycia. Są miejsca, gdzie fotografować brutalnie, więc nie można, albo fotografować się nie jest bezpiecznie, powiedziałbym tak. Wtedy najprostszym rozwiązaniem jest właśnie włączenie wykrywania twarzy, założenie szerokokiennego obiektywu na aparat, powieszenie go na szyi na jakimkolwiek pasku, zenita, zorki, cokolwiek, byleby nie zwracać na siebie jakoś specjalnie uwagi. Włączenie podglądu cichej migawki przede wszystkim też w aparacie, czyli elektronicznej migawki. Włączenie podglądu na telefonie i wtedy jesteśmy tylko kolejnym turystą, który skroluje sobie Facebooka, idąc po ulicach niezbyt bezpiecznych, fajnych miejsc, gdzie zdjęć nie za bardzo można robić. Mam takie reportaże zrobione, jest za wczesna godzina, żeby je pokazać. I możemy robić wtedy zdjęcia z poziomu telefonu, a kadrować dosłownie w ten sposób, czyli obracając się i celując po prostu w aparat, albo nawet możemy mieć aparat z boku na biodrze. Też nikt nie zwróci nas uwagi, bo aparat nie będzie wydawał dźwięku, będzie wykrywał nam ostatecznie automatycznie twarz, a my kompozycję będziemy układać na telefonie. Więc bardzo, bardzo polecam korzystanie z uszczelnienia. To jest coś, o czym już wspominałem dzisiaj. Nie ruszam się w podróż. Zawsze wybieram zestaw uszczelnionych obiektywów i zawsze wybieram zestaw uszczelnionych korpusów. Oczywiście wynika to ze specyfikacji podróży, które mam, które uskuteczniam i które najbardziej lubię. Wolę mieć pełni bezpieczny korpus. Była dzisiaj nawet dyskusja na grupie Mikro 4C, na której jestem administratorem, o uszczelnieniach. Jeżeli mamy nasz aparat, który jest uszczelniony, to on jest uszczelniony naprawdę. Jest certyfikowany do poziomu IPX1 bądź IP53 w zależności od modelu. Dodatkowo część obiektywów jest uszczelniona właśnie IPX1, część obiektywa jest IP53. Na stronie, na każdej rozpisce obiektywu jest taka mała kropelka. Ona oznacza, że obiektyw jest uszczelniony. I wtedy możemy robić tego typu zdjęcia, absolutnie się nie przejmując. A jeżeli możemy podejść bliżej, porobić zdjęcia tam, gdzie inni będą się bali o swój sprzęt, ale możemy wejść w holi, możemy wejść blisko przejeżdżającego samochodu, możemy wejść w kurz, możemy wejść fotografować w deszczu, to znowu przywieziemy ciekawszy materiał z podróży, więc zdecydowanie polecam korzystać z uszczelnionych korpusów. To zdjęcie jest zrobione też M1 pierwszej generacji, przepraszam, to nie jest druga generacja, to jest pierwsza generacja M1 z obiektywem 7-14 dawno temu, mniej więcej 10-15 cm od obiektywu przejechało lusterka. Akcesoria. Ostatni już punkt mojej prezentacji, a potem przejdziemy do pytań, które widzę, że się nawarstwiły. Podstawowym akcesorium tak naprawdę fotograficznym, które powinniśmy zabierać w podróż, mimo tego, że mamy super stabilizację, to statyw. Statyw, nieważne jaki wybierzemy, jakiej marki, czy jaki model. Ja osobiście używam Peak Designa karbonowego, jest jeszcze wersja taka aluminiowa, to ponieważ nasza stabilizacja pozwala na zdecydowanie więcej i dużo częściej będziemy korzystać teraz z obiektywu, z aparatu, z ręki możemy korzystać, czyli dotychczas powiedzmy 1 sekunda, 2 sekundy nawet jesteśmy w stanie zejść z ręki, to statyw będzie potrzebny nam rzadziej. Dlatego bardzo polecam korzystanie z statywów, które są małe, które nie będą nam przeszkadzać, które będą po prostu małym, lekkim bagażem, ale jednocześnie będą bardzo stabilne. Ja osobiście, tak jak mówię, używam Pika, bo on mi się mieści do plecaka, do środka, jest mały, lekki i chodzi właśnie na stopkę Arka, którą zapomniałem kiedyś, mogłem sobie kupić gdzieś tam w podstawowym sklepie fotograficznym. Drugim akcesorium są filtry.
Filtry, trzy są podstawowe, które warto rozważać w fotografii podróżniczej. Są filtry ND, czyli filtry gęste, szare, po prostu, które będą nam odcinać konkretną warstwę światła, tak samo jak Life ND, o którym już mówiliśmy, możemy korzystać z filtrów ND, szarych, pełnych, okrągłych, albo możemy korzystać z filtrów ND, pełnych prostokątnych. Ja osobiście używam filtrów prostokątnych bądź kwadratowych. To już jest indywidualna kwestia, jakich filtrów używam. Są też filtry połówkowe. One są bardzo istotne w fotografii, szczególnie krajobrazowej. Filtry połówkowe są to filtry, które posiadają przeważnie linię na środku. Ja używam filtrów, które mają 100 na 150 mm różnych gradacji. Każdy filtr ma gradację od ND2 do ND32, taki połówkowy, i ma różne sposoby przejścia od jasnego do ciemnego. Filtr, który w tym momencie mam, to jest ten, który jest trzeci na mojej prezentacji, jest trzeci od lewej. To jest filtr reverse do fotografowania w momencie, kiedy mamy duże chmury, mamy słońce nad horyzontem, mamy prostą linię horyzontu, czyli mamy horyzont. Tutaj mamy tą najjaśniejszą partię zdjęcia, chcemy przyciemnić słońce, chcemy mieć szczegóły i w cieniach, i w światłach, a potem w chmurach tych szczegółów będziemy mieć zdecydowanie więcej, jeżeli znowu rozjaśnimy tą część kadru. Najpopularniejszym filtrem, jaki jest do fotografii połówkowej, jest ND16 bądź ND8 w wersji soft, czyli z łagodnym przejściem, nie z twardym. To jest wtedy, kiedy nie mamy twardego horyzontu, możemy z niego korzystać od na przykład przy górach, przy lesie, przy różnych tego typu miejscach, gdzie horyzont nie jest prostą linią. ND8 oznacza, że mamy trzy działki przysłony, trzy kroki EV, jaśniejszą część górną zdjęcia, czyli tam, gdzie jest słońce, od części dolnej. Więc będziemy mogli, jeżeli mamy różnicę właśnie 3 EV, to wtedy taki filtr zniweluje nam to i będziemy w stanie mieć poprawnie naświetloną ekspozycję, nie robić na przykład HDR-a, więc zdecydowanie filtry połówkowe bardzo, bardzo polecam. I ostatnim filtrem, jaki uważam, że każdy powinien mieć w torbie, to filtr polaryzacyjny. Filtr polaryzacyjny jest filtrem, który po pierwsze poprawia nam kolory, czyli będziemy mieć bardziej nasycone, bardziej żywe kolory na zdjęciach, zdecydowanie ładniejsze. Pozwala nam uniknąć odbić na takich fakturach, które odbijają światło. Szczerze mówiąc, mam na końcu języka. Odbić na przykład na wodzie, odbić na blachach, odbić na szkle. Jesteśmy w stanie dzięki filtrom polaryzacyjnym takich odbić uniknąć. Dodatkowo filtr polaryzacyjny w zależności od filtra będzie nam wydłużał też ekspozycję, czyli będzie dawał efekt dodatkowy w fotografii krajobrazowej, czyli będzie pokazywał nam troszeczkę fajniej wodę, troszeczkę fajniej chmury, bo po prostu wydłuży nam tą ekspozycję. To, czego nie polecam bardzo, od razu teraz w drugą stronę, to filtrów ND, ale ze zmienną gradacją, czyli takich, które mają regulowaną moc, szczególnie takich, które mają moc na przykład tak jak ten, specjalnie kupiony właśnie na szkolenie, od ND2 do ND2000. Przeważnie takie filtry to są filtry bardzo słabej jakości, mają bardzo dużo blików, bardzo spada im, bardzo powodują, że spada kontrast na zdjęciach, powodują dziwne zafarby, zdecydowanie nie polecam filtrów typu fader właśnie z regulacją mocy ND. Jeżeli już chcemy korzystać z takich filtrów, to są filtry, które mają krótki zakres typu ND2 do ND32 czy ND4 do ND64. Wtedy takie filtry rzeczywiście mogą być dobrej jakości, ale jeżeli możemy, to korzystajmy z filtrów, które mają konkretne moce. To jest typowy przykład zrobienia zdjęcia z użyciem wszystkich trzech filtrów, czyli mamy filtr szary połówkowy, mamy filtr szary pełny, tutaj jest ND1000, plus filtr polaryzacyjny. Jest to zdjęcie zrobione M1 pierwszej generacji z obiektywem 9-18, tym podstawowym małym obiektywikiem. Jest zrobione coś koło 8 lat temu w Gruzji. Typowe zdjęcie krajobrazowe właśnie z użyciem tych trzech filtrów. Dokładnie analogiczny zestaw, z tym, że jest tutaj już obiektyw 7-14 z dedykowanym holderkiem. Zdjęcie jest z Islandii. Akcesoria dodatkowe. To, o czym nie pomyślimy czasami do zabrania ze sobą, a czasami się bardzo przydaje, to parę fajnych rzeczy. To, co bardzo polecam zabrać
i wyposażyć się szczególnie w podróżach, to takie małe akcesorium, za które uważam, że ktoś powinien kiedyś dostać Nobla fotograficznego, to jest Peak Design Capture. Ja korzystam z wersji drugiej i z wersji trzeciej, to jest wersja trzecia, czyli nowsza generacja. To przyczepiamy tutaj do paska, od plecaka i dzięki temu za pomocą stopki, którą mamy podczepioną do aparatu, najważniejsze jest to, żeby ta stopka była przyczepiona na całą powierzchnię do aparatu, a nie wystawała gdzieś z boku, bo były już takie przypadki, że ktoś coś wyrwał. Możemy przywieźć sobie aparat tutaj, szczególnie kiedy jesteśmy, mamy uszczelniony aparat, możemy nie martwiąc się deszczem, wodą, śniegiem, kurzem i całą tą resztą, iść w naszą wędrówkę z aparatem przypiętym tutaj. Dzięki czemu będziemy mieć więcej sytuacji zdjęciowych, przywieziemy dużo lepszy materiał, bo nie będziemy musieli ściągać plecaka, wyciągać torby, wyciągać aparatu, tylko odczepiamy, robimy. Jesteśmy zdecydowanie bardziej mobilni, zdecydowanie szybciej działamy, więc zdecydowanie takie akcesorium polecam. Kolejną rzeczą, którą warto nosić ze sobą, jest dyktafon bądź rejestrator dźwięku. Ja wiem, że mówimy w tym momencie o fotografii, ale bardzo dużo z nas w tym momencie oprócz zdjęć nagrywa też filmy. Możemy nosić oczywiście dedykowany mikrofon do aparatu, ale czasami nie chcemy mieć dźwięku dokładnie w momencie nagrywania, tylko chcemy mieć dźwięk, który wykorzystamy później. Ja na przykład idąc w góry nagrywam dźwięki strumyka, nagrywam zdjęcia dźwięki lasu, nagrywam dźwięki śpiewających ptaków po to, żeby później w montażu, w momentach, w których na przykład bardzo silnie wieje, a mam fajne ujęcie lasu, dołożyć lepszy dźwięk po prostu lasu. Warto dlatego mieć jakiś mały dyktafon, mały rejestrator zawsze są. No i bardzo fajną rzeczą, której ja zawsze uważałem, że nie potrzebuję, a od momentu, kiedy dostałem w prezencie lornetkę pierwszą, taką małą bardzo dawno temu, okazało się, że bardzo potrzebuję, to lornetka. Ja w tym momencie używam, to jest moja prywatna 8x42 Pro Olympusa. Są jeszcze mniejsze, większe. Ja uważam, że ta jest fajnym stosunkiem powiększenia i odległości. Bardzo przydaje się do fotografii podróżniczej, bo bardzo często chcemy sfotografować coś, do czego nie widzimy, na coś czekamy, jesteśmy w stanie śledzić, też do fotografii przyrodniczej bardzo, bardzo polecam. Ostatnią rzeczą, którą, właściwie dwie jeszcze rzeczy, które bardzo polecam, jeżeli nie chcemy nosić aparatu z dużym, z wymienną optyką drugiego jako backup, nie mamy takiego aparatu, to warto czasami pomyśleć nawet o używanym jakimś małym kompakcie. Ja osobiście, ze względu na 4-letniego syna, bardzo często używam czegoś takiego, to jest TG6, czyli wodoodporny aparat, który mogę po pierwsze zanurzyć bez żadnej obudowy, czyli mogę znowu poszerzyć sobie portfolio moich zdjęć, które chciałbym przywieźć z wyjazdu, mieć zdjęcia też spod wody, mieć zdjęcia z lekkiego zanurzenia, nawet z jakiegoś snorklingu, czy nawet rękę włożyć pod wodę i mieć ciekawszy materiał. On możemy nic nurkować do 15 metrów. Jest jednocześnie dla mnie, w momencie, kiedy chodzę po górach, tak zwanym logerem, czyli on zapisuje mi też backupowo trasę, po której się poruszałem, z dokładnym położeniem, wysokością, ciśnieniem i całą resztą. A jednocześnie jest fajnym backupem, jeżeli chodzi o pancerny aparat. Jeżeli nie mamy nawet uszczelnionego aparatu normalnego, na przykład korzystamy z M10, to mamy w momencie, kiedy i pada deszcz, pada śnieg, mamy czym robić zdjęcia. Więc to bardzo, bardzo polecam. I ostatnią rzeczą z akcesorii, którą mega polecam, żeby pomyśleć o tym, wybierając się w podróż, to zasilanie z powerbanka. Ja w tym momencie doszedłem już do poziomu takiego, że zasilam powerbanka, a powerbank ładuje wszystko. Czyli najpierw ładuję powerbanka, jeżeli mam taką możliwość, doładowuję powerbanka. To jest powerbank, który ma 26 tysięcy mAh. Jest duży, ciężki, wielki, mam też mniejsze, ale chodzi o to, żeby powerbank w momencie, kiedy korzystamy z wyższych modeli aparatów, miał minimum moc 27 W, czyli w przypadku, kiedy korzystamy z jedynki trójki, kiedy korzystamy z jedynki X, czy korzystamy z OM1, to warto mieć powerbank, który zasili nam aparat w trakcie pracy, czyli jesteśmy w stanie robić na przykład zdjęcia krajobrazowe, czy timelapse, czy chociażby długie czasy naświetlania za pomocą zasilania zewnętrznego. Fajne jest też to, że w momencie, kiedy doposażymy się w ładowarkę do dowolnego typu akumulatorów, która jest zasilana na USB, to praktycznie możemy z takiego powerbanka w trakcie wędrówki drugą baterię w plecaku gdzieś tam sobie ładować. Więc to jest coś, co bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o prezentację, tą taką oficjalną część, to ja w tym momencie już zmierzam ku końcowi. Bardzo dziękuję tym, którzy nie będą czekali na odpowiedzi na pytania, które się pojawiły na czacie, bo jest ich tam bardzo dużo. Serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze nie są na grupę Mikro 4 Trzecie Polska i na mojego Instagrama, na którym też raz po raz wrzucam jakieś ciekawostki na temat fotografii podróżniczej. Też wrzucam zdjęcia głównie z
OM System. Bardzo dziękuję i zmierzam do pytań. Tutaj była dalsza dyskusja o cenie OM1, więc nie będę się, że tak powiem, wtrącał. O, widzę, że pytań. Tu dyskusja o cenach jest cały. O. Czy HRS w OM1 ma też ograniczenie dotyczące przysłony, tak jak w piątce dwójce? Tam jest chyba do F8. Tak, HRS zawsze ma ograniczenie dotyczące przysłony. Wynika to z tego, że w pewnym momencie, kiedy przekraczamy pewną wartość przysłony, może pojawić się efekt dyfrakcji w różnych obiektywach w różnym momencie. Ale jest to przeważnie między, powiedzmy, F8 a F16, w zależności od obiektywu. Więc żeby nie dublować tego efektu, nie pogłębiać tego efektu, nie wyostrzać tego efektu, żeby rzeczywiście była największa ilość detalu na zdjęciach, wykorzystujemy ten optymalny zakres obiektywu. Większość obiektywów swoją maksymalną ostrość, jeżeli chodzi o przysłony, ma między F5-6 a F8 w naszym systemie. Dlatego jest to ograniczenie i tak samo w OM1 jest takie ograniczenie. Jak mam pytanie bardziej podróżnicze, jaką ładowarkę do samochodu polecacie? Polecacie jakiś dysk na backup, który działa bez laptopa? To jest pytanie bardzo, bardzo otwarte. Ja w tym momencie przerzuciłem się wszystkimi ładowarkami na USB-C. Używam w tym momencie ładowarki bodajże Greensela, która ma 60 W na wyjściu samochodowej, albo 45, już nie pamiętam szczerze mówiąc dokładnie, ale jest to ładowarka, która jest w stanie zasilić mi aparat bez żadnego problemu w trakcie pracy, doładowywać dwa akumulatory naraz. W przypadku, kiedy korzystam z OM1 z gripem, jest to też ładowarka, która podładuje mi MacBooka, więc z takiej ładowarki korzystam. A jeżeli chodzi o dysk, to niestety w tym momencie na rynku, z tego co wiem, nie ma takich dysków. Były dyski firmy WD, My Passport Wireless Pro, wersja HDD i wersja SSD, był też Lassie Rugged Boss, tak się nazywał, to były dyski, które miały wbudowaną kartę, czytnik na kartę SD, mogliśmy zrobić backup bezpośrednio na niego. Były też takie urządzenia, które nazywały się backup no laptop, czyli no PC backup, które miały czytnik karty, w momencie, kiedy zasilaliśmy go z powerbanka, to mogliśmy podłączyć zewnętrzny dysk HDD bądź SSD i skopiować z karty na dysk, ale też wiem, że to zniknęło. Ja w tym momencie korzystam z aparatów oczywiście dwuslotowych, takich, które mają dwa sloty na kartę i tak robię backup. Mam też dysk taki, na który mogę sobie kopiować, kupiony bardzo, bardzo dawno temu, ale rzeczywiście jest to w tym momencie problemem. Osobiście, jeżeli nie mamy ani takiego dysku, ani nie mamy możliwości zabrania laptopa, i mamy tylko jeden slot na kartę, to sugerowałbym jednak robić na telefon komórkowy backup i przez telefon komórkowy przesyłać na pendrive'a na USB-C bądź Lightninga, w zależności od tego, jaki telefon posiadamy, takiego powerbanka, przepraszam, nie powerbanka, pendrive'a dokupić i wtedy sobie przerzucać pliki przez telefon Wi-Fi na telefon, a potem z telefonu na urządzenie peryferyjne i w ten sposób robić backup. Tutaj dyskusja cały czas o cenach była, więc ja się naprawdę już nie będę mieszał. Przemku, co sądzisz o trybie HDR, który według ciebie jest najbardziej optymalny? HDR w aparatach Olympusa bądź OM System ma parę trybów. Jest tryb HDR1 i HDR2. Są to tryby, które wykonają za nas od razu połączenie zdjęcia w postprodukcji. Jakby wykonają gotową postprodukcję, czyli wykonają połączenie i efektem będzie JPEG, którego będzie miał wyciągnięte cienie i szczegóły. Jeżeli korzystamy z tych trybów, no to mamy jakiś tam efekt. Ja osobiście jestem zwolennikiem robienia HDR-a w wersji
już na komputerze, czyli przygotowania sobie tylko i wyłącznie plików, właśnie w trybach HDR, ale nie HDR 1, HDR 2, tylko później mamy 3 klatki, 5 klatek, 7 klatek z krokami EV2, 1 EV2, EV3, EV dla każdego, więc możemy wtedy sobie wybrać konkretne ustawienia i warto wtedy sprawdzić, ile różnicy jest między skrajnymi miejscami w kadrze, żeby zmieściło nam się cały kadr w rozpiętości tonalnej HDR-a. Czyli mierzymy sobie na przykład światło punktowo na słońce, które jest w naszym kadrze, i mierzymy na najgłębszy cień i wtedy powstaje nam różnica między tymi dwoma zdjęciami, plus do tego bierzemy pod uwagę, ile rozpiętości tonalnej ma naturalnie RAW z naszego aparatu i musimy ustalić, ile tych zdjęć po środku potrzebujemy, żeby wykonać poprawne zdjęcie. Ja osobiście jestem zwolennikiem jednak korzystania w dużej mierze z filtrów i bardzo często z nich korzystam zamiast HDR-a, ale jeżeli miałbym korzystać z HDR-a, to przy aktualnych technologiach obróbczych, przy aktualnych mocach i możliwościach matryc, na przykład z OM1, z której korzystam, bez żadnego problemu większość tematów ogarniam. 3 klatkami, jeżeli chodzi o skok 2EV, bądź 5 klatkami też ze skokiem 2EV. Bardzo rzadko zdarza się, że potrzebuję 7 klatek albo korzystam z większego skoku. Więc to są takie wartości, które najczęściej używam. Paweł Tęcza pyta, czy jest jakiś uchwyt dla filtrów 714. Tak, oczywiście jest taki uchwyt. Ja go chyba nie mam tutaj. Mam go poza kadrem, więc nie jestem w stanie w tym momencie podejść. Jest uchwyt firmy Benro, który ma, do którego później doczepiamy normalny uchwyt, który jest do filtrów już na gwint. Czyli mamy tutaj filtr polaryzacyjny wbudowany w holder, to jest filtr 82 mm. Do tego doczepiamy specjalny uchwyt do 714. Będzie lekkie winietowanie na 7 mm. Przy jednym filtrze, przy dwóch filtrach wypadałoby już przykadrować do 8 mm. Wiem, że jest też holder filmy Lee, jest też filtr, holder filmy Nisi. Nigdy nie korzystałem ani z jednego, ani z drugiego. Znaczy z Nisi korzystałem, ale z bardzo wcześnej wersji. W tym momencie już jest bodajże 3. albo 4. generacja, więc warto sobie na nie spojrzeć. Ja osobiście używam systemu holderów Benro z tego względu, że lubię mieć zaramkowane filtry, czyli mieć ochronę dodatkową i mieć te ząbki do przesuwania precyzyjnego, ale już same filtry mam tworzone do tych ramek bardzo różny film, zawsze w rozmiarach 100 na 150 mm. Jesteśmy podróżnikami, często robimy zdjęcia wspólnie ze statywu. Jak ustawić ostrość, aby nie tracić jej na przykład z jednej z osób, twoim zdaniem? Blokada autofokusu? To zależy. Są różne sytuacje tak naprawdę, bo możemy mieć sytuację taką, że korzystamy z bardzo szerokokątnego obiektywu, wtedy po prostu przymknąłbym przysłonę i ustawiłbym ostrość manualnie na hiperfokalnym, czyli mielibyśmy ostrość od, powiedzmy, przy 7-14 obiektywie od 20 cm 30 do praktycznie nieskończoności. I to rozwiązuje problem, nie musimy nic robić. Drugim sposobem jest oczywiście ustawienie autofokusa tak, żeby ostrzył nam przed zrobieniem zdjęcia w samowyzwalacz. W każdym aparacie mamy tak, w ustawieniach samowyzwalacza mamy 2 sekundy jako predefiniowany samowyzwalacz i mamy też samowyzwalacz z taką trybką C. To jest tryb custom. W tym momencie możemy ustawić, ile klatek aparat zrobi, czyli możemy ustawić, że nie chcemy podchodzić do aparatu na każdym zdjęciu, tylko on po prostu ma zrobić nam, powiedzmy, 10 pozycji, bo będziemy pozować, zmieniać pozycję, uśmiechać się, podskakiwać i tak dalej, i tak dalej. Możemy ustawić opóźnienie do pierwszego aparatu, do pierwszego zdjęcia, czyli możemy ustawić, żeby aparat ustawił, zrobił pierwsze zdjęcie po 10 sekundach, a potem możemy ustawić interwał między kolejnymi zdjęciami, jaka będzie przerwa. Czyli możemy zrobić tak, że 10 sekund do pierwszego zdjęcia, my podbiegamy do wszystkich osób, następnie aparat będzie robił co sekundę kolejne zdjęcie. I możemy też włączyć tam, żeby aparat przeostrzał na każde zdjęcie. Czyli nie będzie ustawiona ostrość tylko wtedy, kiedy naciśniemy pierwszy spust migawki, tylko potem będzie nas przeostrzał. Jeżeli połączymy to z wykrywaniem twarzy, to gwarantuję, że większość zdjęć będzie ostra na nas. Ja tak przynajmniej robię na zdjęcia.
Padło też pytanie, jakie filtry polecam, jeżeli chodzi o filtry ND. Ja osobiście używam różnych filtrów ND, różnych filtrów. W tym momencie, jeżeli chodzi o filtry prostokątne, czyli kwadratowe, czyli te, które używam, to są filtry dwóch firm. Jedna to jest Benro, druga to jest Nisi. Mam filtry Benro ND1000 i ND15000, zaraz sprawdzę dokładnie. Tak, mam ND15000 Benro i ND200 mam Benro, a Nisi mam ND1000. To są takie filtry szare, które w tym momencie najczęściej używam. Mam jeszcze Hoye wersji nakręcanej, ale bardzo, bardzo dawno z niej nie korzystałem. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, które pojawiły się w tym momencie na czacie. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli nie, to będziemy powoli zmierzać do końca. Poczekam sekundkę na informację. O, jeszcze jest pytanie, jaka jest wydajność akumulatora OM1 przy niskich temperaturach? W przypadku fotografowania przy minus 25 stopniach w zeszłej zimy aparat zrobił mi timelapsa przez 6 godzin i spadło do 4% bateria. Robił timelapsa z interwałem co 4 sekundy. Jeżeli chodzi o takie normalne fotografowanie, to przy minus 5, minus 10 stopni nie widzę właściwie żadnej różnicy między normalnym korzystaniem a niekorzystaniem w niskich temperaturach. Przeważnie robię między 750 a 1000 zdjęć na jednym ładowaniu, chyba że bardzo dużo przeglądam zdjęć, bądź filmuję, to też jest troszeczkę inaczej. Dobrze, nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem pewne kwestie. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem przygotowaniu do przyszłych podróży i że przywiozą Państwo naprawdę świetne zdjęcia. Przypominam też o tym, że jesteśmy w trakcie cashbacku, o którym wspomnieliśmy na samym początku, przy początku dyskusji o cenie. Jest cashback w tym momencie 900 zł praktycznie na większość obiektywów Pro. Jest też cashback 450 zł. Jest też cashback na korpusy OM5 i OM1. Również po 900 zł, co moim zdaniem prywatnie całkowicie jest całkiem słuszną kwotą. Ja zresztą sam skorzystałem, kupując 714 w poprzednim cashbacku. Więc zdecydowanie polecam pomyśleć o rozbudowaniu szklarni, tym bardziej, że niektóre cashbacki łączą się z innymi promocjami, które gdzieś tam w tym momencie na rynku można spotkać. Ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę miłego, udanego weekendu i serdecznie jeszcze raz zapraszam na kolejny live na 22 czerwca o godzinie 19. Spotkam się tutaj z nowymi ambasadorami OM System, takimi prawie nowymi, bo już z marca, ale nie było jakby możliwości się wcześniej spotkać, z Mariuszem Fronią, który jest świetnym fotografem nocnego nieba, który fotografuje nocny krajobraz, na którego warsztatach z wielką przyjemnością mogłem uczestniczyć parę tygodni temu i naprawdę warsztat ma niesamowity, oraz z Adrianem, również specjalistą w swojej dziedzinie makrofotografia, szczególnie makrofotografia pająków i żywych owadów. Serdecznie zapraszam. Adrian Truchta i Mariusz Fronia. Będziemy rozmawiać o fotografii, o inspiracjach, o porażkach fotograficznych i o sukcesach, które osiągnęli w fotografii i to, co chcieliby osiągnąć jeszcze. 22 czerwca, godzina 19, również kanał YouTube OM System Cameras. Do widzenia, do zobaczenia, dobranoc.